Skradzione obrazy Paula Gauguina i Pierre'a Bonarda wisiały przez około 40 lat na ścianie w kuchni nieświadomego robotnika. W 1970 roku zostały skradzione z domu londyńskiego kolekcjonera, a następnie pozostawione we Włoszech, w jednym z pociągów. W 1975 roku robotnik fabryki samochodów kupił je za 45 tysięcy lirów, czyli około 23 euro, na aukcji rzeczy zagubionych. Na początku obrazy były ozdobą ściany jego domu w Turynie, a ostatecznie trafiły do wybranego na emeryturę miejsca na Sycylii. Były robotnik nabrał podejrzeń co do wartości swoich ruchomości, kiedy jego syn ujrzał w książce reprodukcję innego obrazu Gauguina. Jego uwagę przykuło podobieństwo do obrazu ojca. Po rozmowach z ekspertami mężczyzna zawiadomił policję. Gauguin namalował swoje dzieło w 1889 roku. Wartość obrazu szacowana jest na około 30 milionów euro. Z kolei dzieło Bonarda wycenia się na 600 tysięcy euro. Polecamy dobrze przyjrzeć się obrazom na ścianach. Być może kryją się tam naprawdę niesamowite skarby.